Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Tomasz Puławski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Sojuszu Międzydemokratycznej. Szanowni Państwo, witamy serdecznie na konferencji prasowej. Może przedstawię, w dzisiejszej konferencji uczestniczą radne sejmiku województwa krawsko-pomorskiego z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, pani Elżbieta Krzyżanowska i pani Ewa Łapińska. Drodzy Państwo, zgodnie z tematem dzisiejszej konferencji, który Państwo otrzymaliście, jest ona poświęcona wczorajszym wydarzeniom na sesji sejmiku Rady, sesji sejmiku województwa krawsko-pomorskiego, a konkretnie tyczy się kontrowersyjnej decyzji radnych, którzy podjęli decyzję o likwidacji nauczycielskiego kolegium języków obcych i na ten temat chcielibyśmy, aby dzisiaj koleżanki radne ustosunkowały się i powiedziały Państwu coś więcej o wczorajszych wydarzeniach. Zatem oddaję głos na początek Elżbieta Krzyżanowska. Dzień dobry Państwu. Rzeczywiście uchwała, którą wczoraj podjęliśmy na sejmiku podczas obrad sejmiku, po sporo kontrowersji. I dzisiaj chcielibyśmy Państwu przypomnieć kilka faktów, ponieważ wywołała ona sporo zamieszania. Chcę przypomnieć, że ustawa o szkolnictwie wyższym nakazuje likwidację nauczycielskich kolegów języków obcych do dnia 30 września 2015 roku. Dzieje się to z mocy ustawy, więc nie jest to decyzja nasza, radnych sejmiku, ale wynika z mocy ustawy. Natomiast ta ustawa daje dwie możliwości dla NKJ-ów, czyli po pierwsze przekształcenie ich w wyższe szkoły zawodowe bądź włączenie w całości w strukturę uczelni publicznej. I kiedy na sesji sejmiku podejmowaliśmy uchwałę o włączeniu NKJ-ów w strukturę UTP, wydawało się, że jest to idealne rozwiązanie i dla tej instytucji, i dla kadry pracującej tam, kadry wysoko wykwalifikowanej. Podejmując taką uchwałę, mieliśmy informację i świadomość, że uczelnia przejmuje instytucje w całości ze wszystkimi pracownikami, a przypominam, jest ich ponad 80 i cały majątek w 2010 roku. We wszystkich województwach NKJ-y zostały zlikwidowane. A stąd nasze działania, żeby spróbować ratować instytucje i stąd właśnie taka uchwała. Wówczas zaczęły się toczyć rozmowy z UTP, no i zaczęliśmy odbierać niepokojące sygnały, że porozumienie jest dość trudne, ponieważ uczelnia nie jest w stanie przejąć wszystkich pracowników. Próbowaliśmy dociekać, dlaczego tak się dzieje. Poinformowano nas, pan wicemarszałek Kopyś, że rozmowy z UTP zostały zerwane. Na posiedzeniu i komisji, ale także i podczas obrad sesji, z jednej strony mieliśmy informację, że UTP się wycofało, z drugiej strony otrzymaliśmy pismo od rzecznika UTP, w którym informuje nas, że jest dalej, że UTP dalej jest zainteresowane przejęciem pracowników i włączeniem NKJ-ów w strukturę UTP. W związku z czym nasz klub SLD najpierw złożył wniosek, aby zdjąć ten punkt z porządku obrad i dać sobie jeszcze trochę czasu i podjąć rozmowy z UTP i wyjaśnić ostatecznie, jakie są zamierzenia uczelni, bo nie mieliśmy jednoznacznej odpowiedzi. Niestety zostaliśmy przegłosowani i ten punkt obrad wszedł do porządku. Podczas dyskusji pojawiło się sporo wątpliwości, w związku z czym zaproponowaliśmy o przerwanie dyskusji na ten temat i przełożenie podjęcia ostatecznej decyzji na następne posiedzenie sesji, aby mieć jeszcze ten czas na wyjaśnienia. Bo w momencie, kiedy dotarła do nas informacja, że UTP chce przejąć zaledwie 20 osób, ja osobiście rozmawiałam z nauczycielami, którzy byli na posiedzeniu sejmiku, 20 osób, no to pojawiło się pytanie, a co z resztą? My, podejmując uchwałę, byliśmy zainteresowani zabezpieczeniem miejsc pracy dla wszystkich pracowników.
Pojawiła się również koncepcja, która jest w projekcie uchwały o zamiarze likwidacji NKJ-ów, o tym, aby pracownicy znaleźli miejsca w KPCN-ach. One mają zostać zreorganizowane i mają tam zostać utworzone pracownie językowe, w których pracownicy, ci, którzy nie znajdą zatrudnienia w UTP, mogliby prowadzić cały proces dokształcania nauczycieli, bo zwłaszcza Państwo na wyniki egzaminów gimnazjalnych, językowych, jak są fatalne wyniki. Więc chyba jednak trzeba podjąć ten trud dokształcania nauczycieli i na trochę innym poziomie zacząć uczyć języków obcych. My stoimy na stanowisku takim, że mimo że Sejmik wbrew naszemu klubowi podjął tę uchwałę, powtarzam, o zamiarze, to nie jest jeszcze likwidacja, w związku z czym jest czas, aby podjąć rozmowy, po pierwsze, dalej z UTP, a po drugie, rzeczywiście tych pracowników, którzy nie znajdą zatrudnienia w UTP, przejąć w struktury KPCN-ów. To Kujawsko-Pomorskie Centrum Kształcenia Nauczycieli. W związku z czym mielibyśmy szansę na to, żeby z jednej strony wzmocnić studium języków obcych na UTP i pomóc im zrealizować te pomysły, o których mówią, czyli umiędzynarodowienie studiów inżynierskich. Tu głównie chodzi o język hiszpański i język francuski, a z drugiej strony tym osobom, które zostaną bez pracy, bo jeżeli tego nie zrobimy, to oni od 1 października 2013 roku wszyscy zostaną bez pracy, jeżeli tylko część pójdzie do UTP, aby tym ludziom zagwarantować miejsca pracy właśnie w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli. W Bydgoszczy jest szansa na uratowanie tego, bo w Toruniu już nie. UMK nie jest w ogóle zainteresowane przejęciem pracowników, w związku z czym tam następuje proces likwidacji i być może część znajdzie pracę w innych jednostkach. Natomiast nam zależy na tym, żeby w Bydgoszczy wszyscy, poza tymi, którzy już nabywają prawa emerytalne, znaleźli pracę. Chcę jeszcze tylko dodać, że szkoda, że myślę, że te rozmowy toczyłyby się inaczej, gdyby był szerszy krąg podmiotów, z którymi się rozmawia. Ponieważ rozmowy dotyczyły tylko współpracy z UTP, a nie z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, który ma filologię i mógłby przejąć tych pracowników. I profil nauczycielski. Skupiono się na UTP, być może z tego narodziły się właśnie takie, a nie inne kłopoty, a może byłoby w trakcie tych negocjacji z UTP i z UKW narodził się by pomysł utworzenia międzyuczelnianego kolegium języków obcych, które by scementowało środowisko i wyszło silniejszą ofertą i dla studentów, ale i dla nauczycieli, bo przecież UKW kształci nauczycieli. Jakie jest ich stanowisko, trudno mi powiedzieć, bo te rozmowy cały czas były prowadzone z UTP. Więc konkludując, proszę Państwa, chcieliśmy przerwy na to, żeby jeszcze raz przedyskutować problem, żebyśmy dostali informację, ile osób znajdzie zatrudnienie w UTP, ile osób znajdzie zatrudnienie w KPCN-ach. Nie udało się, w związku z tym cieszy nas stanowisko prezydenta, który chce się włączyć do negocjacji i z UTP, i z marszałkiem. I mam nadzieję, że część osób znajdzie zatrudnienie w UTP. Ania, czy bym polegał na głosowanie prezydenta? Prezydent taką wolę zadeklarował, trudno mi jest powiedzieć, zadeklarował chęć rozmów i z rektorem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego i z marszałkiem województwa. Bo powtarzam, myśmy podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji. Nie jest to ostateczna likwidacja. Teraz zaczyna się proces i uzgadniania tego z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale także i ze związkami zawodowymi. Dziękuję.
Myślę, że tutaj koleżanka Ewa Łapińska, radna Sejmiku Wysokojawsko-Pomorskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Edukacji, Sportu i Turystyki. Myślę, że koleżanka tutaj bardzo obszernie przedstawiła ważny bardzo problem ze względów nie tylko społecznych, ale i ekonomicznych. Jest to problem niezwykle istotny i ważny. I tak jak tutaj już wspomniała koleżanka, ponieważ pan prezydent chce się włączyć w negocjacje, my również robimy wszystko z naszej strony, żeby po prostu pomóc. To jest jakieś światełko w tunelu i myślimy, że ponieważ jest to właśnie tylko i wyłącznie uchwała o zamiarze likwidacji, że nie jest to sprawa zamknięta, że postaramy się tutaj pomóc. A ten komunikat, który z pani pomówi? Właśnie kończąc może nasze spotkanie, czy podsumowując, chcielibyśmy przedstawić także komunikat Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej, który jutro będzie miał miejsce podczas sesji Rady Miasta Bydgoszczy. Klub Radnych podjął decyzję o tym, że podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy zgłosi wniosek o wysłuchanie publiczne społeczności nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych. Szanowni Państwo, wczoraj podczas sesji sejmiku doszło do sytuacji, w której nauczyciele z NKJO, którzy byli w Toruniu, nie dostali możliwości wypowiedzenia się publicznie na forum sejmiku na temat całej zawieruchy związanej z ich podmiotem. W związku z czym oni byli przygotowani do tego, żeby wystąpić, napisali długi list, w którym bardzo merytorycznie i fachowo prezentują swoją opinię na ten temat. W związku z czym Klub Radnych SLD zamierza jutro zgłosić wniosek o wysłuchanie publiczne społeczności nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych, tak aby nauczyciele mogli wyrazić swoje zdanie. Ponadto SLD, członkowie Klubu Radnych SLD Bydgoszcz, a także członkowie SLD w naszym mieście apelują o to, aby połączyć siły, aby nie tylko środowiska polityczne, ale także społeczne wykazały dobrą wolę i chęć współdziałania na rzecz tego, aby w jakiś możliwie najlepszy sposób pomóc tej instytucji i spowodować sytuację, w której likwidacja kolegium, która de facto jest przesądzona, nie była bolesną likwidacją, a przyniosła, aby z tej likwidacji narodziło się coś nowego, coś dobrego, coś pozytywnego. Także jutro dalsza część, myślę, zabiegów, jakie klub radnych i członkowie SLD będą podejmować w celu ratowania kolegium języków obcych. I na koniec taka konkluzja, szanowni Państwo, może moja taka bardzo osobista. Jakieś 2 tygodnie temu spotkaliśmy się tutaj z Państwem podczas konferencji prasowej poświęconej likwidacji prokuratury garnizonowej w Bydgoszczy. Wtedy chcieliśmy tą konferencją pokazać, że jesteśmy zaniepokojeni tym, że nasze miasto systematycznie, ale jednak traci pewne ważne instytucje, ważne podmioty. Wówczas też powiedziałem, że ta konferencja ma służyć temu, aby pokazać społeczności, różnego rodzaju środowiskom aktywnym w naszym mieście, że w naszym mieście jest jeszcze coś do zlikwidowania i należy tego bronić. Nie myślałem, że te słowa będą tak prorocze, nie myślałem, że już za 2 tygodnie spotkamy się znowu na konferencji i będziemy mówić o tym, że znów coś w naszym mieście ma zniknąć, ma być zlikwidowane w niejasnych okolicznościach. Nie wiem, co jeszcze musi się stać, żebyśmy tutaj jako politycy w naszym mieście mogli mówić, że jest jakiś sukces, dzieje się coś dobrego. No przykro to mówić, ale takie konkluzje można z tego wyciągnąć. No to chyba tym razem już skończymy. Dziękujemy Państwu za przybycie. Do zobaczenia.